Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu Betshow. Cały nasz dzisiejszy program poświęcony będzie meczom polskiej reprezentacji z Ukrainą i Anglią. Paweł Zarzeczny to dziennikarz, który słynie z wyrażania swoich kontrowersyjnych poglądów. Szansę na wejście Polski do brazylijskiego Mundialu również ocenił w charakterystyczny dla siebie sposób. Przed nami mecz naszej kadry z Ukrainą. Czy ta decyzja o tym, że jednak zagramy mecz z kibicami ukraińskimi, to dla naszych piłkarzy jest dobra decyzja, zła, czy też naszym piłkarzom jest bez znaczenia, bo im już nic nie pomoże tak naprawdę? To znaczy jest bez znaczenia, dlatego że nasi piłkarze, odkąd ich znam, czyli pół wieku, to są ludzie głusi. Na przykład nie słyszą, jak się mówi, hej, zatrzymaj się, weź coś powiedz. Nie, głuchy nie słyszy, ale komórkę słyszy, jak ma odebrać, to odbierze. Jak trener drze się z ławki, to on też nie słyszy, robi coś odwrotnego i dlatego myślę, że kibiców też nie słyszą. Ale to jest bez znaczenia, my czy z pustym stadionem, czy z pełnym i tak wygramy. A jak nie wygramy, to na przykład tak sobie pomyślałem, jakie są okoliczności takie łagodzące, takie, które by spowodowały, że jednak moglibyśmy na ten mundial starać się awansować, choćby kuchennymi drzwiami. I na przykład taka możliwość, gdyby do mundialu, czyli w ciągu najbliższych 8 miesięcy, 9, to tak jak dziecko się urodzi. Gdyby na przykład Ukraina przestała istnieć, no były takie przypadki, na przykład Jugosławia przestała istnieć w roku 92, no i zaraz podmieniła ją następna w tabeli, czyli Dania, i jeszcze zdobyła mistrzostwo wtedy. Także zdarzają się takie rzeczy, o których w niebie i na ziemi, o których filozofom się nie śniło, jak mówił Hamlet. Więc no gdyby tak, a jeszcze zwiększa prawdopodobieństwo spełnienia tych marzeń to, że przecież my w tych eliminacjach naprawdę mamy niefart, bo mieliśmy niefart z Czarnogórą, sędzia nas skręcił na chama, bydle to po prostu, nie sędzia, takiemu by się chciało przylutować, od razu w zęby dać. Z Mołdawią ten mecz pechowo zremisowany, z Czarnogórą pierwszy tam też pechowo zremisowany, tak nawet bym powiedział idiotycznie. No więc tu 2, 4, 6 punktów tak zupełnie nam wyleciało że tak powiem, z tabeli. No tak troszkę nie w sposób niekoniecznie zasłużony. Z Ukrainą, jak pamiętam, pół godziny żeśmy trzymali w zamku hokejowym, to było te, no szkoda, że przy 0-2, ale mimo wszystko ta Legia nie potrafiła takiej przewagi sobie stworzyć w meczu z Cypryjczykami. Lech nie potrafił takiej przewagi mieć w spotkaniu z Litwinami, prawda? Więc jednak ta kadra gdzieś tam jakieś już nawyki dobrej ofensywnej gry ma i wydaje mi się, że czas jeszcze, żeby przyszedł fart, czyli odrobina tego, co w piłce nieodzowne. A co możemy powiedzieć o trenerze Fornaliku, bo ja znam dwa skrajne osądy. Z jednej strony Janusz Panasewicz powiedział mi, że trener Fornalik to jest miły, łagodny pan, a on by chciał, jak się wyraził, żeby trener kadry był skurwysynem. A z drugiej strony znam opinię taką, że trener Fornalik to nie Geppetto i drewna nie ożywi. Czyli czy wina jest jednak w Fornaliku, czy w kadrze? Ja mam takie wrażenie, bo obserwuję, no tam nie Fornalik jest chyba ważny, a Boniek, bo on zawsze miał zapęty, żeby wszystkim kierować, czyli tam jakby prezesem, to i prezesowaniem, i marketingiem, i trenowaniem, i potem się wziął za trenerkę i nawet tym, czy sprzątaczka dobrze tam to wykonuje swoje obowiązki. Oczywiście robił to tak na pokaz, trochę dorywczo, trochę, jak to się mówi, w biegu między jedną robotą a drugą, gdzieś za granicą, ale faktycznie się tym interesował i nie wierzę, żeby się nie interesował reprezentacją, żeby nie dyskutował przynajmniej 2 razy dziennie o składzie, o jakichś zawodnikach, o jakichś swoich pomysłach, których ma przecież bardzo dużo. Ja kiedyś nawet powiedziałem Bońkowi, że mówię, ty to słabym trenerem byłeś, nie? Bo tak mądrzysz, ale trenerem to beznadziejnym, to z tymi spadłeś, nawet z trzeciej ligi spadłeś, a on mówi, ja słabym trenerem, a kto zdobył 3. miejsce w Hiszpanii? Piechniczek? No i to mnie przekonał, rzeczywiście, no przecież to Boniek wszystko ustalał, przy nie Piechniczek. No i zresztą skutecznie. No i on nie wierzy, żeby z Fornalikiem wszystkiego tego nie konsultował, w związku z czym te porażki, te na przykład z Ukrainy 1-3, to również jego porażka, no bo wszystko to, ten skład, ten nieporadny Łukasik w środku pola na przykład, to wszystko to pomysły. Przecież my żeśmy się zachwycali, że Łukasik, Furman to będzie przyszłość reprezentacji. Ja widzę, oni nawet na mecz z Apollonem ławka. I nawet ten drewniany Wyrdoliak, ten Geppetto Wyrdoliak, Geppetto ten drugi utalentowany Helio Pinto, tak, no to oni są nawet lepsi, mimo że nie potrafią grać w piłkę nożną, lepsi od tych naszych mega talentów, które mają błysnąć. Więc wydaje mi się, że Boniek z Fornalikiem będzie. On bardzo lubi, ceni ludzi, którzy z nim nie dyskutują, którzy słuchają, którzy kłaniają się. No tego wszystkiego nauczył się Fornalik, bo już dosyć długo jest na świecie. I Boniek zadowolony jest z takiego pracownika. A ponieważ on od razu założył, że, zdaje się to, jego słowa może niedokładnie zacytuję, ale że awans na Mundial byłby mega niespodzianką. Tak? No to już tak zakładał wcześniej, to było przecież przed tegorocznymi meczami, że to naprawdę musiałby się stać jakiś cud, tak jak miał szczęście Engel. Engel dużo opowiada o naszym awansie na Mundial, ale na przykład wtedy zdarzyło się mnóstwo, chyba 6-7 remisów między drużynami, które z nami rywalizowały, tak? Czyli Ukraina, Norwegia, to one między sobą traciły punkty na potęgę. No i gdyby się to tak zdarzyły, te nagle seria remisów, to byśmy awansowali. Ja cały czas wierzę, bo ja jestem kibicem, a kibic to wiadomo idiota. Taki człowiek trochę, jak ktoś pozbawiony racjonalnego myślenia, to nie jest na pewno kartezjuszem, na pewno. I taki kibic wierzy w to, że urwie się Sławek Peszko, tak? Ja bym nawet Sławkowi dał te 3 piwa do łóżka, żeby się lepiej czuł, żeby się nie stresował. Żeby się czuł po prostu jak w Keln. I może tylko mu taksówkę zamówił jakąś lepszą, no i albo przynajmniej odebrał z izby, a nie, że jeździł i przesłuchania robił. No więc wydaje mi się, że tak człowiek wierzy, że Artek Boruc wejdzie między słupki, wybroni, stać go na to, widzimy przecież to ostatnio w lidze angielskiej, to czyste konto, a to z Liverpoolem, a to jeszcze z kimś innym, przecież oni są na miejscu, które daje miejsce w pucharach, a United do dzisiaj, jak sobie rozmawiamy, to 12 chyba, tak? A Southampton 3, 4? Nieprawdopodobne. Z Borucem przecież to bramkarz tam gra głównie. Przecież tam mają jeszcze tego gościa z sortowni śmieci w ataku, tego co gra teraz w kadrze Anglii. Ja bym się nie śmiał na miejscu polskich piłkarzy, bo niedługo oni wszyscy w takich sortowniach będą pracować, bo to nie da się utrzymać takiego biznesu bez wyników, prawda? Radosław Majdan, były bramkarz naszej reprezentacji, również nie jest wielkim optymistą przed meczami w Charkowie i Londynie. Wierzy pan jeszcze, że mamy jakiekolwiek szanse w meczach z Ukrainą i z Anglią? Chyba no tak się jakoś utarło, że wszyscy, którzy sympatyzują z polską reprezentacją, dopóki ona ma teoretycznie chociaż szansę na to, aby awansować, wierzą, że się uda, chociaż no będąc realistą, to musiałby być cud i to chyba większy niż ten, który kiedyś nazywany cudem nad Wisłą, bo wygrać na Ukrainie i później jeszcze wygrać w Anglii, to byłoby coś, czego nie udało nam się zrobić u siebie ze słabszymi zespołami, aczkolwiek piłka nożna jest tak nieprzewidywalną dyscypliną, dlatego tak bardzo się nią wszyscy interesują i pasjonują, bo właśnie czasami są wyniki, których nikt wcześniej nie zakładał, więc być może będziemy mieli w ciągu najbliższego czasu 2 dni takie, które pozwolą nam znieść się na wyżyny, aczkolwiek będzie to naprawdę niesamowicie trudno i tak na pewno, jeżeli mielibyśmy stawiać na naszą proporcjonalnie czy procentowo na szansę naszej reprezentacji do awansu, to myślę, że one są bardzo, ale to naprawdę bardzo małe. Zaskoczyło pana powołanie Mariusza Lewandowskiego i co pan myśli w ogóle na ten temat i co ono może nam dać naszej kadrze? Znaczy, skoro selekcjoner go powołał, to widocznie uważa, że gra defensywna naszego zespołu jest niepoukładana. I może rzeczywiście coś z tym jest, bo po raz kolejny gdzieś tam prowadzimy grę. Mam chociażby na myśli ostatni mecz z Szargurą u siebie i dostajemy bramkę po pierwszej akcji drużyny przeciwnej, więc być może trener Fornalik uznał, że rzeczywiście to zabezpieczenie naszej bramki wtedy, kiedy my atakujemy, wtedy, kiedy jesteśmy stroną przeważającą, jest nie takie, jak być powinno, bo jednak oprócz tego, że się atakuje, trzeba gdzieś tam ustawić drużynę i być przygotowanym, że można zaraz być skontratakowanym. Niemniej jednak nie sądzę, żebyśmy na Ukrainie atakowali, ani też w Anglii, więc być może to jest powodem tego, że trener liczy się z tym, że to my będziemy grali z kontry. Niemniej jednak potrzebuje zawodników, którzy w defensywie, czy w grze defensywnej całego zespołu radzą sobie tak jak Lewandowski, ponieważ on zawsze, można powiedzieć, że był to solidny taki rzemieślnik w środku boiska i w środku pola, który radził sobie bardzo dobrze. A teraz nie lada gratka dla wszystkich fanów pokera. W każdy poniedziałek na Betssonowym Facebooku oraz na kanale YouTube pojawia się kolejny odcinek z cyklu Szkoła Pokera. A prowadzi go specjalnie dla Was Joanna Krupa. Polecamy serdecznie, ale nie zapominajcie, że my widzimy się już za tydzień. Cześć!